Siemanko, cześć wszystkim. Dzisiaj doczekaliście odcinka na moim koncie, bo dawno tego nie było. To jest szok. Na twoim koncie dawno nie było. Tak, tu jest sobie chodź jakiegoś paprokama, ale może tego nie było widać. Przytuliłem się co dopiero do Eweli. Słuchajcie, sprawdźcie sobie dzwoneczek, czy jest zaznaczony. Tak, kto nie ma dzwoneczka, to klika dzwoneczek. Jak już to zrobisz i zaznaczysz i zostawisz rzeczywiście wcześniej suba, to napisz o tym w komentarzu, ok? Napisz o tym w komentarzu. Tak, dzisiaj będziecie mogli patrzeć, jak ja gram. Zobaczcie, co fajnego sobie dzisiaj zrobimy. Coś, co polepszy trochę nasz deck. Tego nie będzie jeszcze widać, ale już idziemy w dobrym kierunku, tak? Tak, a co to za karta? To za chwilę zobaczycie. Tak jak widzicie, tutaj jest moje konto, mam aktualnie 3945 kucharków. No troszkę spadłam, tutaj prawie z legendarnej arenki spadłam. Ale tutaj zobaczcie, jakie skrzynie. A żeby tutaj mało, to zobaczcie, jaką tu mam skrzynię. Także czekajcie tutaj na coś, czekajcie. Na 5 giantów za niedługo, czekajcie. Tak, dalej gram tym deckiem. No i dzisiaj zobaczcie, co ja tu w sklepie mam. Inferno Dragona, gram Inferno Dragonem, także kupujemy dzisiaj Inferno Dragona. Pieniążki mamy, Rafał, kupuj. Dobra, pyk. Słuchajcie, to jest pierwszy krok na trzeci level. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo i w ogóle jakbyście chcieli wiedzieć, kiedy nagrywamy ten odcinek, to właśnie tutaj wtedy, co wyszedł YouTuber Challenge. Tak. Muszę wam powiedzieć, ile winów zrobiłam. Ja zrobiłam 7-0 miałam, ale skończyło się na 8-3. A tutaj grałam drugi raz, ale już stwierdziłam, że chyba nie, to nie moje. A ty Rafał, ile miałeś? 7, tak? Ja miałem 7-3. A za pierwszym razem ile miałeś? Malutko. Dobra, 5 chyba. Rafał się nie chce chwalić. I mi się nie podobają w ogóle te deki. Dobra, także tutaj zagramy sobie, może sobie wbijemy challengera na tym odcinku, także trzymajcie kciuki za mnie, no i zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Ja będę trzymał kciuki. Trzymaj kciuki. I ja znowu bez ryby. A może Rafał zagra jeden raz, a jeden raz ja, co? Nie, nie, ja wolę na twoim koncie nie grać, bo może być kicha. Dlaczego? Tak po prostu. Ja bym ci dała zagrać. Myślisz? No. Jeden raz, teraz, teraz ja. No dobra. Zobaczcie, jak on głośno idzie. Troszkę za daleko, bo nie polecam do foga. Ojej, tu nie widziałam. Ale trafił jeszcze skubany no. w te, nie? Tutaj poczekamy, jak się mana troszkę polepszy mana i damy tego golema. Chyba, że on zaatakuje barbami, tutaj... bo tak czuję, że ma barbę. Tak? 9-7 mój rośnik, jakby ktoś nie wiedział. Tak, taka ciekawostka. Dajemy golema. Tak z przodu? Bo jak coś dalej, chcę, żebym wierzył, a tylko golema. O! Daj sobie z boku. No. Co teraz? Masz zapad. Nie zapad, tylko tego. Nie wiem, co szlak. Słuchajcie, to nie takie proste, jak się wydaje. Jak widzicie. Ten wizard po prostu tutaj nie padł. I teraz on mi da zapach. Pamiętaj. No. I to muszę dać tak. Poczekaj. No dobra. Mogłaś jeszcze walić, póki oni nie walili po prostu. No wolę być pewna, że tutaj się obronię. Że jak widzicie 1000 na 2000. Czuję, że to przegram, ale jak przegram, to Rafał musi tutaj odrobić. Odrobisz? Mhm. Zobaczycie. Z palcem w nosie. Trzymajcie Rafała za słowo. A zapomniałam, że ma strzałki. Ojej, coś się nie dał. Dobra. Teraz peka nałożę. Jaki głupio robiłam ruch, że mam takie zrobiłam ruchy, że... A i tak to dodamy. Ale jesteś... I tak zawsze dodajemy wszystko. Z pomyślą, że jak na mnie idzie, to nie dodajemy. Nie go wywaliła teraz, zobacz. Ojej. Czekam na twój ruch. Jak dam tego. Co on wcześniej dał? Wizarda, no nie? Nie dawaj sobie małych jednostek. Ja bym Meganite'a może dorzucił. A zresztą właśnie miałam zamiar Meganite'a. Zapnij. No i o to chodzi, pięknie. Pięknie. Może go bierze. No nie do końca pięknie. Nie wiem, czego ja wyglądałam, co? No stopa już, nie? Nie, jednak nie może go bierze. No ja wszystko dajemy teraz. Dobra, słuchajcie, nie udało się. Ale jakiego kombosa, no nie? Masakra. Wie, że nie masz nic i daje hoga z bandytką. No nic kochani, miało być tak pięknie. No, miało być tak pięknie, miałam challengera tutaj wbić z powrotem, a nie wyszło. Mam nadzieję, że Rafał coś pomoże. No, a patrz, skakał tam jeszcze poza grą. W ogóle ostatnio dodaliśmy odcinek w niedzielę, jak wiecie, z 5 Magical Chestów.
I tam, jeżeli wybiliście już chłopaczki, to wiecie, że teraz będą giantysty, zbieramy tutaj. Ja mam tutaj jednego, tutaj drugiego, Rafał też ma dwa, a ja będę miała za 11 następnego, także zbieramy i robimy 5 giantysty. To byłaś jakąś skrzynię, ulepszyłaś? No, dobra. A co? No trzeba jak najszybciej tego gianta zrobić. Co teraz Rafał na odcinku tu gada, nie? Nie wiadomo, o co mu chodzi, nie? Dobra, zobaczymy, czy teraz Rafał wygra. Tutaj jest princeska Infernator. Najgorszy deck na nasz deck. Najgorszy deck na nasz deck. Na Inferno Tower spoko. Spoko ci gra już? Mhm. Ale na princeska? Na princesie? Na Wizarda? Zrobimy w ten sposób. I zrobimy w ten sposób. No ładnie się na rachu obroni, ładnie, nie? Eksy, o jest. Jeszcze gorzej niż Inferno razem zwięty z princeską. Myślałam, że tam Mega Knight na przykład tam czy coś. Nie będzie się tam. O Jezus, nie będzie się bronił. On płacze, że. Słuchajcie, tutaj seria Pekki. Jak z Pekka w deku i przegrasz raz, to cały czas będzie Pekka. Także tutaj będzie już cały czas Pekka, dopóki nie spadnę z legendarnej arengi. Sorry, ty cwaniak. Chyba jakiś tutaj dobry zawodnik znowu, no. Co? A w ogóle zobaczysz, że taką twoją taktykę tak zawsze się broniłeś taką. No dużo osób się tak broni. Ale patrz, dobrze, nie strzela do smoka, a ci dojeżdża tego, przynajmniej, nie? Ale i tak ten Inferno jest w stanie zrobić, bo da Fire Spirit'a i go dojedzie. Nie, patrz! Ale jednak nie. Jednak nie poszło, ale... Nie tutaj, o kurde. Da zapach. Trudno. Wkurza mnie w ogóle to w tej grze, bo to tak jest, no, na iluś przypadkach już można powiedzieć o tym, chyba na 100, że jak przegrasz na dany deck, w którym jest karta dominująca, której nie lubisz, to i tak tę kartę dostaniesz. Chodzi o Pekkę. W ogóle właśnie dziwne, bo ja jakoś nigdy nie miałam Pekki, rzadko mam Pekkę, a Rafał często gra na Pekkę i nagle tutaj w moim deku Pekka! Rafał, to przy ciebie chyba, co? No tak, przepraszam. Słuchajcie, kto gra Pekką? Przyznajcie w komentarzach, kto gra Pekką. Gracie Pekką, to macie normalnie minus u nas, nie? Dwie peczki. To jest żałosne. To jest naprawdę żałosne. Nie mów tak, że kurwaci. To będzie fajnie. Super jest. A obroniłeś się? Ja się nie chcę obronić, ja chciałem zabić Pekki, które nie atakują w powietrze, dają na powietrze i Lipton. O, jest. Dobra, ja dziękuję, ja nie gram na tą kartę. To jest bez sensu. Słuchajcie. Teraz się przyznać w komentarzu. Teraz się przyznać w komentarzu, kto gra takim samym deckiem, jak tutaj był, albo na Pekkę. I go, nie wiem. A to nie chodzi o to. To nie chodzi o to, że to Pekka akurat, tylko że jeśli w deku dostajesz kartę wcześniej i przegrywasz na tą kartę, to dostajesz ją w późniejszym deku. Ale zobacz, tutaj też chyba miałam Pekkę. No. Też miałaś Pekkę tutaj na Wiktorii? No i wygrałam. No to czemu dostałaś Pekkę? To się nie zgadza z tym, co mówimy. To tak nie jest w takim razie. Jest! Bo chcieli, żebym przegrała, a ja co, ty nie grasz już? Swoje umiejętności. Już nie gram, już zapraszam na nasze Instagramy. Także pod spodem tutaj macie nasze Instagramy. Rafał jest zdziwiony, są się, kurde, co na. Już nie tak gramy, szybko? Bo znowu za tą Pekkę i spadniemy jeszcze więcej, rozumiesz? A jakby kliknęli teraz łapkę w górę, to zagramy? No dobra, to zagrasz, no dobra, ty? Dobra, to zagram ja, słuchaj, kliknęliście? Słuchajcie, jak Rafał teraz wygra, to każdy łapkę w górę. Jak przegra, to każdy w komentarzu, Rafa, buu. Odegram się. Ale obstawiamy teraz wszyscy, czy będzie Pekka. Patrzcie, obstawiam, że rakieta leci. Rakieta w pompkę. Pekka taka. Dasz mi chusteczkę? No nie można, Rafał, smarkać na odcinku, co to? Ale będziesz musiała zakryć ekran. Patrzcie, co idzie. Pekka? Słuchajcie, pierwszy smark Rafała na odcinku. To później wytnij, ok? Nie wytniemy tego, bo nie, jak oni to? W połowie gry wytniemy to tutaj, Rafał. Oj. I cię dowali. Ej! Kucharki mi tutaj.
Ej, teraz ja będę miała grana pepkę cały czas, co ty gadasz? No to jest przypadek, to jest przypadek. O, nie mam karty. Ale jaja. A miało być tak pięknie. No po co ja w ogóle karty będę wykładał, jak na pekkę i... Jeszcze uda ci to wygrać. A jak ci pompka tu dojechał, bo nie widziałam. Mam poziom maksymalnego ciśnienia. Mówisz? Tak. Stop! On to w ogóle tego golema ma na 5 razy. Jeszcze Royal Goose. Co to za dyk? To jakiś match z challenge'u, co? Badek z challenge'u. A ten challenge nie ma jakiegoś tego spęką? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie, nie. To był beatbox, nie ma, nie ma, nie ma, nie, nie. A co tam ci będzie pompka stała? I miejsce zajmowała. Najlepszy odcinek w historii. Ale przynajmniej mamy tego. Jezus, no ile tych pek jeszcze będzie? Admirał popluł tutaj. Przynajmniej tego. Inferno Dragona mamy na następny level. Dobra, już robię byle co, ale to i tak jest bez sensu. Oj, 26 sekund. Słuchajcie, chyba to, co mają na tą marynkę, to spotkamy się tam za niedługo. Dobra. Będzie dobrze. Na następnym odcinku będzie lepiej. Słuchajcie, zapraszamy was na nasze Instagramy. Tutaj pod spodem mój Ewra725, Rafała, Rafa, Żrafa. Standardowo w karcie tam nad Rafałem drugi kanał, gdzie Rafał robi stream z Fortnite'a. Rafał jest smutny, także trzeba go pocieszyć jakoś. Także kończymy. Nie, ja nie jestem smutny. To się inaczej troszkę nazywa. Słuchajcie, będzie lepiej na następnym odcinku, także nie przejmujcie się. Rafałowi przejdzie następnego odcinka i wróci z takim uśmieszkiem, takim bii. Także my się z wami żegnamy i do zobaczenia jutro. Kupicie szkielety. Taki joke. Dobra, już mam lepszy humor. Kończymy, trzymajcie się i w ogóle ten, wpadajcie na live'y codziennie, godzina 14:30. W soboty. Co za troll. Soboty. Lepsze trolle. Soboty o godzinie 8, a odcinki codziennie 14:30. Dobra, na razie! Hello!